Dzień dobry, z tej strony Pixel i wracamy do Ratcheta. Tak, już jesteśmy po Sonic Month i wracamy do Ratcheta. Więc witam was bardzo serdecznie w już drugim odcinku Let's Play Ratchet & Clank Souls of Destruction. Na początek chciałbym zobaczyć jednak, czy mogę wyłączyć... Kurde, nie mogę wyłączyć tego. Chociaż wibracje chyba można włączyć w systemie, co zrobiłem dawno, więc okej. A więc dół, góra, tak żeby nie było, że jestem zdesynchronizowany. I ostatnio wylądowaliśmy na planecie Kobalia, gdzie będziemy dalej sobie łazić i expić broń. A więc no, zakończyłem wreszcie Shadow the Hedgehog. Jestem bardzo z tego dumny i szczęśliwy. No to teraz trzeba kolejne serie prowadzić, o których można powiedzieć, że zapomniałem. O, Pixel zrobił jeden odcinek serii i zapomniał o niej. Skądże znowu, no... Dammit. Było po prostu Sonic Month i... no, musiałem zaprzestać Ratcheta. Ale nie chciałem was zostawiać z niczym, więc zrobiłem chociaż ten jeden odcinek. Niektórzy mogą powiedzieć, że to już by było lepiej, gdybym nic nie robił, ale no... Kurde, nie mogę się przyzwyczaić do sterowania. Za dużo ostatnio grałem w normalne, w stare raczety, się nie mogę przyzwyczaić, dobra. Tak jest. Latanie, okej. Chyba to mam. Zobaczmy. Co jeszcze pójdę? To są dodatkowe śruby. No ale co chciałem dalej? No więc będziemy sobie tak prowadzić Ratcheta. Nie wiem, ile z tego odcinków będzie już do końca roku. Możliwe, że jeszcze z jeden nagram. Tak żeby było przed 2018. Chyba tego się nie da pokonać jeszcze. No i w zasadzie na tyle, no zostało bardzo, bardzo niedaleko do 2018. I guess fajnie będzie. Może nowe konsole się zbierze i nowe serie będą z tego. Zdecydowanie Sonic Forces w 2018 już możecie się u mnie spodziewać. No i w sumie tyle, jaka seria mogę wam zagwarantować na pewno. Taką z PS4, póki co. Znaczy to 2016, nie wiem, czy będę robił od razu, jak tylko dostanę PS4, czy sobie trochę poczekam. No nie wiem szczerze, jak to zrobię. I kot mi miał czy pod drzwiami. I nie chce mi się go puszczać. Więc jak będzie długo miał, to pewnie na krzyczenie. To mnie bardzo denerwuje. I mam nadzieję, że nie słychać tego na nagraniach w sumie. Nie powinno raczej. Dobra, więc teraz... Double jump. Znaczy double jump, wall jump. Co mnie śmieszy bardzo, to ja sądzę, że oni tutaj tak zrobili, że to jest dosłownie... just enough. Że po prostu no widzieliście, jak Ratchet już spadał, jak robił te wall jumpy i mi się wydaje, że to jest takie na perfekcyjną odległość. Z tego by się, jak już trochę dalej by to dali, to już by nie było możliwe do skakania. Ok, więc teraz trzeba zrobić skok wiary i wylądować tam. Uwielbiam robić to. To tak dziwnie wygląda, jak tak kilka razy się robi ten... rozpadanie. Jezus, ten kot robi. Matko Bośko. Nie, czekajcie, aż sprawdzę, no. Dobra. Kotek załatwiony. Wpuściłem na stryk, jakby się ktoś interesował. Mówię, o, nawet mamy nanotecha. No, jeszcze jest na ciebie, dobra. Więc fajnie, ile hajsu, ile hajsu. Ciekaw jestem, czy
Przynajmniej w następnym odcinku te dwie podstawowe bronie zupgrade'uję na maksymalny poziom. To nie by było w sumie. Czy tu więcej jest jeszcze? Trawa jest taka brzydka. Czy ona? Czy to jest dwa... Nie, to jest parę tekstur na sobie. Dobra. Lecimy dalej, kurde. No tutaj nowość, znaczy nowość. W sumie to jest... Skrzynka taka trochę jak z Ratcheta trójki, która nam dawała podwójne zbieranie śrubek. Dawała nam mnożnik, co trochę jak w Challenge modzie jest. Jedna różnica jest w sumie taka, że w Challenge modzie on zostaje aż nie dostaniemy hita. Ten tutaj zostaje na określony okres czasu, że tak to nazwę. W sumie tyle. A gdzieś tu była jedna taka skrzynka, którą bym bardzo chciał dostać, ale nie pamiętam gdzie jest. Ale gdzieś tu była. Czy to może być tu, czy to dalej było? Już nie pamiętam, może to wcześniej było. Halo? Zobaczę, bo mi zależy na tej skrzynce. Chyba jej tu nigdzie nie ma. Może pomyliłem z inną planetą, albo z inną grą. Dobra, nieważne. Whatever. I myk. No, to jest takie maleństwo. Które zaraz w sumie zabijemy. To jest lewiatan. I lewiatan to jest jedna z ważnych rzeczy w tej grze. Gdyż jest on po części też taką walutą w grze. A dokładnie jego dusza. Kiedy go zabijemy, dostajemy jego duszę. I przez to możemy parę fajnych rzeczy dostać. Lub po prostu... No, w zasadzie jego cały... Jego główny zamiar to jest do odblokowywania rzeczy, ale możemy też przez to dostawać rzeczy typu śrubki. No. I to co tutaj leży to jest rarytanium. Przez to możemy dzięki sklepowi w tej galaktyce, czyli Grammelnet, ulepszać swoje bronie na różne fajne tegesy, dodatki. Co to jest? Nie słyszę dokładnie dialogów, więc nie wiem, czy oni coś mówią, czy nie. No, ta gra jest taka ładna. Nie jest to poziom takiej piękności jak A Crack in Time, czy no, chociażby nawet Ratchet & Clank 2016, a to już zupełnie. Ale no, zdecydowanie ma swoją urodę, chociaż jest to... wczesna gra PS3, to i tak da, no jest na co popatrzeć, no. Powiedzcie mi, że nie. Kurde, zachwycam się tą grą za bardzo. Ona jest fajna i jest w sumie taka trochę lepsza niż A Crack in Time według mnie. Nie wiem czemu, bardzo lubię A Crack in Time, ale według mnie Tools of Destruction jest... Tak, jest dziepko lepsze. Dobra, kupię amunicję i co mogę kupić? Plasma Beast jest do dupy bronią. I Tornado Launcher, które uwielbiam, jest moją ulubioną bronią, a nikt jej nie lubi poza mną. I możemy upgrade'ować przez Rarytanium tutaj, więc... więcej mogę amunicji... No, pokażę wam jak to działa. Mniej więcej kupujemy sobie tak. I mam dodatkowe rzeczy. Teraz kupiłem sobie, że mogę strzelać dalej. I mogę strzelać szybciej. I te paski po prawej po prostu nam pokazują, jak bardzo je ulepszyliśmy. Jak widzicie, w tym wypadku mogę ulepszyć szybkość 3 razy. Mogę też ulepszyć, że z przeciwników wypada rarytanium. W tym wypadku też mogę to 3 razy. Oczywiście mogę też damage zboostować. No i też, no,
długość naszych strzałów mogę. Jeszcze jest oczywiście dodatkowa rzecz, jaka tu jest oznaczona znakiem zapytania, które daje różne dodatkowe rzeczy. Nie jestem do nie pamiętam dokładnie do jakiej broni co daje, ale różne fajne rzeczy dają do ulepszenia. No, ulepszyłem trochę mój Combuster. Jest fajnie. Będę się starał je ulepszać, bo to na serio jest fajny myk, że można tak ulepszać bronię i na serio fajnie wtedy dużo lepiej działają i są bardziej efektywne. Jak oczywiście można się domyślać. Pyk. A tu nic nie ma. Elo! Don't you lay this on me, you worthless sack of curchew sweat. You were supposed to watch the jail gate. Blame the parrot. Always blame the parrot. Is everything all right, sir? Imperial spies! Hide their bodies! Oh, well, excuse my friend. We're just a couple of humble smugglers. Unfairly hunted and persecuted wherever we go. Yep, seems the Imperials have shut down the planet's gelatonium plant. They must be, looking for someone. Well, we're kind of stranded ourselves. Our ship crashed back there and... Aw, kill them now! Sell their kidneys! Stranded, hmm? Well, I'll tell you what, pal. We're gonna make you a deal. You get the jail pumps working and we'll, procure a vessel for you. Here, you'll need this gelatonium. Więc mamy pierwszą naszą taką misję zagadkową, że tak, no musimy rozwiązywać zagadki takie, jakby. Szczerze, jeszcze bardzo lubię ten motyw, bo można sobie fajnie poskakać, bo przez tą broń, którą właśnie dostaliśmy za darmo, wyjątkowo, możemy sobie fajnie skakać. A wszyscy dobrze wiedzą, że ja lubię skakać. Ty sobie nie podskakuj, Pixel. Tylko trochę ich kolizja jest schrzaniona i no niestety trzeba na nie skakiwać z odległości pewnie. A więc normalnie musielibyśmy zrobić tak cały czas i sobie taki most jakby robić. Oczywiście możemy coś takiego zrobić i omijamy to kompletnie. Już tyle razy przeszedłem tą grę, że parę tików znam i glitchy, ale glitch to już zupełnie ło ho ho. Ta gra to jest prawdopodobnie jedna z najbardziej zgliczowanych ratchetów ever. Mógłbym nawet taki zakład zrobić. Przez to, co tu się odwala z jedną bronią, to jest dopiero, kurde. Cała gra to jest po prostu śmiech na sali. Ale bardzo łatwo można tak, jak to się mówi, softlockować grę. No, albo zhardlockować. Chyba dostaliśmy jeszcze troszeczkę raritanium. Najbardziej mi zależy na tym, żeby pozdobywać upgrade'y na to, by raritanium wypadało z przeciwników, bo to będzie epickie i zaoszczędzę sobie dużo eksploracji. Jak widzicie, raritanium jest w takich skrzyniach, które są randomowo, po prostu dane w małych ilościach na... damage. W małych ilościach na poziomiach rozstawione i po prostu chciałbym raczej oszczędzić sobie szukanie tego wszystkiego, tylko po prostu no właśnie zabijam parę przeciwników i mam milion rarytanium i wtedy jest fajnie. Więc idziemy sobie tu i my i przesuwamy. Co jest fajnego w tym ratchecie w porównaniu do reszty gier z serii, znaczy do wcześniejszych, jest to, że nie musimy kręcić analogiem cały czas, żeby przekręcać śruby, tylko po prostu musimy trzymać w jednym kierunku, co jest według mnie fajne. Bo jestem leniem i nie chcę mi się kręcić analogiem. Jest fajnie. Taka też mała ciekawostka, to jest moja druga gra ratcheta, jaką zagrałem. Pierwszą było Quest for Booty. To jest druga, bo zacząłem od sagi Future. Zacząłem od sagi na PlayStation 2, tylko od sagi Future. I sądzę, że to nie był zły wybór jakiś, bo... Może i gry na PS2 są inne, ale też je polubiłem, więc... To nie jest jak z Sonikiem, że jest inny jakiś playstyle czy coś, to po prostu no... Ratchet w HD.
Tyle. To jest bardzo dobre podsumowanie, czym jest praktycznie saga Future. Ratchet w HD. I kontynuacja historii bardziej tak niż w wszystkich innych Ratchetach, gdzie historia raczej była jedna na grę, a nie na kilka. W tym wypadku to jest jedna na trzy gry. Potem były spin-offy i tak dalej. Fajnie było, jakby wrócili do Saga Future. Kontynuowali ją. No, technicznie Nexus był takim trochę końcem Saga Future. Wiem, że wiele ludzi się ze mną nie zgodzi, ale osobiście mi się Nexus podobał i zdecydowanie według mnie to było gra Saga Future. I zdecydowanie sądzę, że był fajny. Był krótki, ale był fajny i powinien być kontynuowana Saga Future, bo historia jest fajna. Pisarz, zdecydowanie musieliby pisarza przewrócić, który pracował nad właśnie od Tools of Destruction do A Crack in Time. Zdecydowanie fajny. Bo na pewno nie chciałbym kolejnego reimagininga albo kontynuacji właśnie Ratcheta 2016. Tego bym na 100% nie chciał. Ale się trochę pogadankowo robi. Znaczy no, nie mam zbytnio co gadać o grze, bo widzicie co robię, a czasem słowy po prostu wspomnę. A tak to sobie, no tak to przynajmniej na ogólnie podobny temat, I guess, będę opowiadał. Więc jest fajnie chyba, więc wychodzę na plus. Dobra, więc teraz musimy zostawić żel cały. No i teraz lecimy windą. Kurde. No nie. Jest taki glitch, dzięki któremu możemy tam skoczyć. Znaczy glitch, no, musimy dobrze sami go. Very handy in a pinch. Come on, step into our office and take a look see. Shop for devices. Niezbyt mi się przydadzą te przedmioty, więc po prostu je ominę sobie wszystko. Dobra, więc tu mamy też zbrojownię. Tutaj kolejna rzecz, która powraca z Ratcheta dwójki. Możemy sobie kupić armor. Akurat mnie stać. I sumie, skoro tu już jestem. A dobra. YOLO. Jak to mówią. Szkoda, że nie ma opcji. To mnie z każdym Ratchetem denerwuje. Nie ma opcji zostawienia sobie. Chociażby na przykład w opcji skinów. Fajnie by było, jakby była opcja, że możemy sobie zachować oryginalny skin, znaczy oryginalną zbroję, ale mieć cały czas właściwości ochronne tej zbroi, którą ostatnio mieliśmy. To by było zarąbiste, gdyby tak było w każdej grze, no ale niestety nie ma i oczywiście na moje nieszczęście każda zbroja następna, znaczy ta finalna, że tak to nazwę, jest po prostu taka, że zakrywa całego Ratcheta i to jest po prostu w stylu Terminatora. Co nie jest fajne według mnie, bo zakrywa całego Ratcheta i cutscenki in-game później są okropne. Bo nie widzimy po prostu Ratcheta kompletnie. Niby fajnie wyglądają, edgy i tak dalej, ale no... Wolałbym jednak widzieć Ratcheta przez tych kastinek. Więc mówię, takie coś by się przydało. Nie pamiętam gdzie to było, ale... a no tak, no Gladiator miał właśnie coś takiego. Że można było sobie wybrać skina zbroi jakiej mieliśmy. Znaczy w tamtym wypadku to po prostu klasy, że tak to powiem, bo wiecie, mieliśmy tam klasy, jak wysoko się wspięliśmy w
No w tym całym rankingu to nam lepsza zbroja była i to mi się bardzo podobało, że mogliśmy coś sobie właśnie wybrać, jaką, w jakiej zbroi byśmy sobie paradowali. I dziwię się, że nie byli z tym dalej. Jakby kiedykolwiek powstał remaster Sagi Future na PS4, to jedna rzecz, jaką chciałbym, żeby zmienili, to właśnie to. Panie Szmugler, co pan chce? Where the heck are we? Oh, you gotta be kidding me. Friend, you're on Cabalia. It's the jail capital of the Polaris Galaxy. Well, at least it was until Emperor Tachyon shut down the plant. Swoją drogą, możecie mi powiedzieć, czy na tych dialogach mam się odzywać, czy nie, bo to by było bardzo fajne. Bolts in the bank, friend. Look here. There are creatures out there. Now, the ones of the larger variety carry in each of them a Leviathan soul. Now, I'll kill them. I'll collect them, and then sell them. And I'll tell you what. You find any souls, you be sure and bring them on back to me, you hear? I'll give you a fair price for them. No bo jest 2000 za jedną lewiatana. Nie zdążę już raczej na kolejnej planecie już być. Tak to jakoś wychodzi, że się za bardzo rozgaduję, za bardzo jestem za wolny. You're too slow. Więc po prostu ten następny odcinek będę na kolejnej planecie. I mamy V3 kolejnej broni naszej. Stop, myk. Aj. Nie. Dobra, więc użyję sobie obu tych broni. Nalewek. I tak się jedna i druga upgrade'ują. Znaczy ten, który pokona lewiatana, trochę dostaje więcej expa, ale no dobra, nieważne. Dostaję tak trochę po expie tego. Znaczy po expie, trochę pofarmuję tych lewiatanów. Bo tutaj jest ich bodajże trzy... Nie, dwóch tu jest. Więc po prostu sobie... Je zbiorę, sprzedam i będę ją hajs. Bo ogólnie jakbyście sprzedali te dwa lewiatany, to... stać by was było na tym zbroję, którą kupiłem. Więc to jest fajne chyba. Ale teraz zauważyłem ten glitch z Ratchetem. Ojej. I tyle. Giant Hunter. Dobra, mamy wszystko. Teraz możemy Szmuglerowi oddać duszę Lewiatana. Naprawdę, to naprawdę mało szybkości daje w porównaniu do gier na PS2. Dobra. A nie zdobędziemy za to zbroi, bo to było 30 tysięcy za zbroję, a nie 3 tysiące. Moja pomyłka. Zobaczmy, co mogę sobie za to. Combuster nadal ulepszał. Po tej linii bym się najbardziej opłacało. Tu 100, 100, 50, dobra. Kurde! Ale już prawie mamy cały kombastor. Zupgrade'owany przynajmniej. Dobra, a więc to było na tyle, ludzie. Już w następnym odcinku polecimy ze Szmuglerem, z Przemytnikiem, whatever. Jeszcze tam do niego dojdę. No i co mogę powiedzieć wam, no... Mówię, może jeszcze następny odcinek pojawi się w tym roku. No i cóż, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!